Ty, Boże Słowo, które jest przeznaczone do rozważania na dzisiejszy dzień i do wsłuchania się, zapisane jest u proroka Izajasza w 48 rozdziale 9 wierszu oraz w drugim liście Pawła do Tymoteusza w 1 rozdziale 9 wierszu. Brzmi następująco. Przez wzgląd na moje imię powstrzymałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem Cię, aby Cię nie zniszczyć. I drugi fragment. Bóg nas wybawił i powołał powołaniem świętym nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Te dwa fragmenty traktują z jednej strony o gniewie, z drugiej strony o łasce. Kiedy zestawienie takich terminów, takich pojęć się pojawia, gniew i łaska, to moje skojarzenie zaraz wędruje, czy kojarzy mi się postać reformatora Marcina Lutra, którego tutaj widać za moimi plecami troszeczkę z boku, taki portrecik mam. Co było głównym motywem działania Lutra? To był lęk przed Bożym gniewem. Luter bardzo bał się surowego, karzącego Boga. Boga, który śmiercią płaci za grzech. Boga, który właściwie wręcz lubuje się w karaniu człowieka za jego nieposłuszeństwo. I to jest ten młody Luter i to jest jego główny motyw do tego, żeby wstąpić do klasztoru, żeby sobie u Boga wyjednać zbawienie poprzez swoją zasługę, przez swoją postawę. I tutaj, jak wiemy, Luter był niezwykle gorliwy, bo bał się Bożego gniewu. I dopiero później poznaje Bożą łaskę. I to poznawanie Bożej łaski ma różne etapy. Pierwsze, kiedy jego mistrz duchowy i przełożony Johannes Staupitz wysyła go w Erfurcie podczas pobytu w klasztorze tamtejszym na studia z teologii. I tutaj Luter koncentruje się bardzo mocno na teologii biblijnej, na biblistyce. Później już zostaje doktorem, a właściwie profesorem Uniwersytetu w Wittenberdze w 1511 roku i wykłady z biblistyki prowadzi dla swoich studentów. I przełomowy okazuje się rok 1515, kiedy Luter wykłada swoim studentom, swoim słuchaczom list do Rzymian, będący hymnem Bożej łaski, gdzie mowa jest właśnie o tym, że łaską Bożą zbawieni jesteśmy, nie z nas, Boży to dar. I ten fragment z drugiego listu do Tymoteusza o Bożej łasce także wydaje się to potwierdzać. Luter odkrywa łaskawego Boga. Luter odkrywa, że zbawienie nie jest na podstawie uczynków, nie jest na podstawie ilości odpustowych listów, które się udało zakupić, ale że człowiek zbawiony jest Bożą łaską, że przy tych dwóch Bożych postawach, czy uczuciach, czy sposobach zachowania gniewu i łaski, łaska dominuje, łaska zwycięża, łaska jest Bożym darem, jest miłością, którą można przyjąć, warto przyjąć, bo w niej znajdujemy odpuszczenie grzechów, bo łaska zamazuje gniew, bo to, co było w naszej postawie, w naszym słowie, w naszej myśli, w naszym uczynku, takiego, co wywołuje Boży gniew, a jest tego sporo. Boża łaska, to wszystko, co działo się na krzyżu dzięki Chrystusowi, przez Jego zmartwychwstanie także, Boży gniew zamazuje, więc możemy dzięki temu biblijnemu odkryciu, które Luter bardzo mocno uwypuklił, stwierdzić, że łaska Boża zwycięża, że łaska Boża dominuje. Dlatego wam wszystkim i sobie samemu życzę tego, nie tylko na dzisiejszy dzień zresztą, abyśmy jak najmniej powodowali gniewu ze strony Pana Boga, żebyśmy nie prowokowali Pana Boga do gniewu, ale byśmy z drugiej strony jak najbardziej byli otwarci na Jego łaskę, byśmy jak najbardziej tę łaskę przyjmowali i aby zbliżając się do końca roku kościelnego, do niedzieli wieczności, na Bożą łaskę, która daje perspektywę zbawienia i życia wiecznego w Bożym Królestwie, byśmy na tę łaskę jak najbardziej byli nastawieni, ją chcieli przyjmować, nią się chcieli kierować i od Boga takiej postawy się najzwyczajniej w świecie uczyni wobec siebie nawzajem. Tego z całego serca życzę i gorąco pozdrawiam.